Witam wszystkich na kanale Matspot. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o potędze, o wykładniku wymiernym, czyli ułamkowym. Mamy tutaj wzór, i ten wzór mówi nam, że jeśli mamy jakąś liczbę podnieść do potęgi ułamkowej, to ta nasza liczba wskakuje nam pod pierwiastek. Mianownik ułamka to jest inaczej stopień pierwiastka, a licznik z tego ułamka to jest wykładnik. Tutaj będziemy podnosić do potęgi takiej, jaki jest licznik. Tyle mówi wzór. Jak to działa w praktyce? 9 do potęgi 1 druga. Jeśli w wykładniku jest ułamek, to tutaj musi nam się pojawić pierwiastek. Pod tym pierwiastkiem będzie liczba 9, ona przeskakuje tutaj pod pierwiastek. Liczba zmianownika, czyli liczba 2 to jest stopień pierwiastka, czyli ta dwójka idzie tutaj, a ta jedynka stąd z licznika idzie do potęgi, to będzie 9 do potęgi pierwszej. Tak działamy zgodnie z naszym wzorem. Teraz zapisujemy to trochę inaczej, bo jeżeli mamy pierwiastek drugiego stopnia, no to my tej dwójki tutaj nie piszemy. Jeżeli mamy 9 do potęgi pierwszej, to to jest tyle samo co 9, czyli mamy pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9, no to jest 3. 16 do potęgi 1 druga. Skoro jest ułamek, to musi być pierwiastek. Pod pierwiastek idzie ta liczba, 16 nam skakuje tutaj. Mianownik ułamka to jest stopień pierwiastka, czyli dwójka jest tutaj i tej dwójki już nie piszemy. I licznik, ta jedynka idzie nam do potęgi tutaj, 16 do potęgi pierwszej, ale jedynki też się nie pisze. Czyli mamy pierwiastek z 16, a to jest 4. 64 tym razem do potęgi 1 trzecia. Czyli znów mamy pierwiastek, liczba 64 idzie nam pod pierwiastek. Trójka to jest stopień pierwiastka, czyli będziemy mieć pierwiastek trzeciego stopnia, a jedynka idzie tutaj, 64 do potęgi pierwszej i tej jedynki nie musimy pisać. No i pierwiastek w 64 to jest 4. Kolejny przykład to jest 6 do potęgi 2 trzecie. I zgodnie z naszym wzorem to tak, po znaku równości na pewno będziemy mieć pierwiastek. Ta liczba 6 stąd wskakuje nam pod pierwiastek. Trójka zmianownika idzie jako stopień pierwiastka, a ta dwójka stąd idzie nam tutaj do potęgi. Będzie 6 do potęgi drugiej. I teraz możemy jeszcze to 6 do potęgi drugiej spotęgować, czyli ostatecznie wyjdzie nam pierwiastek trzeciego stopnia z 36. I takiego pierwiastka już się nie da obliczać. Taki wynik zostawiamy. 8 do potęgi 2 trzecie. Zgodnie z tym, co robiliśmy do tej pory, to możemy to zrobić tak. Skoro ułamek, to pojawia nam się pierwiastek. Pod pierwiastkiem będzie ósemka na pewno. Trójka stąd idzie do stopnia pierwiastka, czyli pierwiastek trzeciego stopnia, a dwójka stąd idzie do potęgi. czyli będziemy mieć 8 do potęgi drugiej. Ponownie jak w poprzednim przykładzie możemy sobie te 8 do potęgi drugiej spotęgować i wyjdzie nam pierwiastek trzeciego stopnia z 64, no bo 8 razy 8 to jest 64, a pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest po prostu 4. Ten sam przykład możemy też zrobić w trochę inny sposób, dlatego tutaj są te dwa wzory, do tej pory liczyliśmy według wzoru tego, ta potęga pojawia nam się tutaj zawsze pod pierwiastkiem, ale może być trochę inaczej. 8 do potęgi 2 trzecie. Zaczynamy tak samo, czyli pierwiastek, pod pierwiastkiem jest ósemka, stopień pierwiastka to jest ta trójka stąd, idzie tu, ta dwójka idzie tutaj. Teraz można zrobić też coś takiego, że ta potęga stąd, ona nam może wyskoczyć poza nawias. Możemy sobie dać nawias. W tym nawiasie będzie ten pierwiastek trzeciego stopnia z ośmiu, a ta dwójka stąd przewędruje nam poza nawias. Teraz się okazuje, że pierwiastek trzeciego stopnia z ośmiu to my możemy policzyć. Pierwiastek trzeciego stopnia z ośmiu to jest dwa. Dlatego będziemy mieć tutaj dwa do potęgi drugiej, a to jest cztery. 81 do potęgi 3 czwarte. Najpierw pierwiastek. Pod pierwiastek idzie 81. Czwórka z dołu to jest stopień pierwiastka, czyli pierwiastek czwartego stopnia. A trójka z góry z licznika idzie jako potęga o liczby 81. 81 do potęgi trzeciej. I tu ponownie tą potęgę wyrzucimy sobie poza nawias. Czy będziemy mieć ten pierwiastek, co był tutaj, ale bez tej trójki, czyli pierwiastek czwartego stopnia z 81. A ta trójka stąd wyskakuje nam poza nawias. No i możemy obliczyć teraz to w nawiasie, co mamy. Tu jest pierwiastek czwartego stopnia z 81. To jest dokładnie 3. No bo 3 do potęgi czwartej, czyli 3 razy 3 razy 3 i razy 3 daje wynik 81. To co z nawiasu daje nam liczbę 3. Za nawiasem było jeszcze do potęgi trzeciej, czyli jest 3 do potęgi trzeciej, a to jest 27. W kolejnym przykładzie mamy 4 do potęgi 0,4, czyli pojawia nam się tutaj ułamek dziesiętny, ale jednak jest to też ułamek i taki ułamek dziesiętny zawsze sobie musimy zmienić na ułamek zwykły, to będzie 4 do potęgi 4 ,10. Zauważamy, że 4 dziesiąte da się skrócić, więc to będzie 4 do potęgi 2 piąte. No i teraz już działamy znanym sposobem. Pojawia się pierwiastek, pod pierwiastkiem będzie 4. Stopień pierwiastka to będzie 5, bo to idzie tutaj z mianownika. A dwójka to jest potęga do czwórki. 4 do potęgi drugiej, czyli do potęgi licznikowej. No i tutaj, jedyne co można zrobić, to obliczyć, ile to jest 4 do potęgi drugiej. 4 do potęgi drugiej to będzie 16. Pierwiastek 5 stopnia z 16 wychodzi w tym przykładzie. Następny przykład to jest 81 do potęgi minus jedna druga. I tutaj minus nam troszeczkę miesza. Najpierw musimy zacząć od tego minusa. Minus mówi tak, że musimy sobie tutaj zrobić kreskę ułamkową, Do licznika dać jedynkę. A w mianowniku będzie to, co było tutaj, ale już bez minusa. Czyli tu będzie 81 do potęgi jedna druga. No i dalej. W liczniku tu się nic nie dzieje. Zostaje jedynka. A w mianowniku 81 do potęgi jedna druga to będzie pierwiastek ponieważ wykładnik jest ułamkiem. Dwójka to jest stopień pierwiastka, czyli tutaj byśmy mogli napisać dwójkę, ale pierwiastek drugiego stopnia no to nie piszemy. Pod pierwiastkiem będzie liczba 81 podniesiona do potęgi tej z licznika. Stąd, jeżeli tutaj jest jedynka, to 81 do potęgi pierwszej trzeba by było podnosić, ale jedynki nie musimy pisać. W liczniku przepisujemy jedynkę, a w mianowniku pierwiastek z 81 to jest po prostu 9. Czy wyszło 1/9? Kolejny przykład: mamy 625 do potęgi minus 1 czwarta, czyli znów, skoro minus jest tutaj w wykładniku, to musimy dać jedynkę do góry, a na dole damy wszystko, co było tutaj, ale bez minusa. Czyli 625 do potęgi 1 czwarta. Jedynka u góry się nie zmienia, a na dole będzie pierwiastek. Ten pierwiastek będzie stopnia takiego, jaki jest mianownik, czyli czwartego stopnia, a pod pierwiastkiem będzie liczba 625. Do potęgi tej, co jest w liczniku, czyli do potęgi pierwszej. Tu jest jedynka, ale jej pisać nie musimy. I teraz wynik końcowy to będzie tyle, co pierwiastek czwartego stopnia z 625, a to jest dokładnie 5. Przykład kolejny. 4 do potęgi minus 3 drugie. Skoro minus, robimy kreskę ułamkową. U góry dajemy 1, a na dole dajemy wszystko to, co było tutaj, ale bez minusa. Czyli 4 do potęgi 3 drugie. Minus już zadziałał, teraz musi zadziałać ten ułamek. Skoro ułamek jest w wykładniku, czyli mamy pierwiastek. Pierwiastek jest stopnia takiego jak mianownik, czyli to jest pierwiastek drugiego stopnia, ale dwójki nie musimy pisać. A pod pierwiastkiem będzie 4 do potęgi takiej, jak jest w liczniku, czyli do trzeciej. No i teraz co my tutaj możemy? Możemy sobie spotęgować to 4 do potęgi trzeciej. 4 razy 4 to jest 16 i jeszcze razy 4 to jest 64, zatem dostajemy pierwiastek z 64, a to jest po prostu 8, czyli wychodzi nam 1 ósma. Teraz mamy polecenie: zapisz podane liczby jako potęgi liczby 2. No i mamy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 2. To w wyniku będziemy mieć 2, no i do potęgi ułamkowej to będzie na pewno, więc tutaj jest kreska ułamkowa. Stopień pierwiastka to jest 3 i to dodajemy do mianownika. A w liczniku dajemy jaka jest potęga tutaj przy liczbie 2. Tutaj do tej pory była niewidoczna jedynka. Jak sobie ją dopiszemy to już widzimy wyraźnie, że to będzie 2 do potęgi 1 trzecia. Przykład kolejny. Już nie mamy liczby 2, mamy liczbę 16, ale poradzimy sobie z tym. Najpierw jednak pierwiastek. Czyli to będzie tak 16 do potęgi ułamkowej. Stopień pierwiastka idzie nam do mianownika, czyli tutaj jest trójka, a u góry w liczniku będzie to, co jest tutaj w potędze. 16 jest do potęgi pierwszej, czyli tutaj jest 1 w liczniku, tylko że teraz na razie nie mamy tutaj potęgi liczby 2. Ale w tej tabelce, w której mamy potęgi liczby 2, zauważamy, że 2 do potęgi czwartej to jest właśnie 16. Korzystając z tej linijki, możemy sobie tą liczbę 16. Zamienić na 2 do potęgi 4. Tutaj w nawiasie zamiast 16 mamy 2 do 4. No i jeszcze do potęgi 1 trzecia. No i już mamy tą dwójkę, którą żeśmy chcieli mieć. Teraz jeszcze wystarczy spotęgować potęgę. A to działa tak, że trzeba pomnożyć 4 razy 1 trzecia. Z tego wychodzi 4 trzecie. Pierwiastek czwartego stopnia z 64 to będzie 64. Do potęgi ułamkowej czwórka to jest mianownik stopień pierwiastka zawsze idzie do mianownika, a w liczniku będzie tutaj ta niewidoczna do tej pory jedynka? Podobnie jak w poprzednim przykładzie, skorzystamy sobie z naszej tabelki i poszukamy, ile jest równe 64. 64 to jest inaczej 2 do potęgi 6, zatem do tego nawiasu możemy dać 2 do potęgi 6, i za nawiasem nam się jeszcze pojawi ułamek 1 czwarta. A to będzie 2 do potęgi, no i 6 razy 1 czwarta, to nam wychodzi 6 czwartych, bo 6 całych to jest 6 pierwszych, więc 6 razy 1 to 6 i 1 razy 4 to 4. No i to byłby wynik, tylko jeszcze trzeba to skrócić i już będzie całkiem idealnie. Skrócimy przez 2, to wyjdzie nam 3 drugie. Kolejny przykład to jest ułamek. Tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 0,25 setnych. Najpierw załatwiamy pierwiastek, Czyli będziemy mieć 0,25 do potęgi ułamkowej. Na kresce ułamkowej stopień pierwiastka idzie do mianownika. A w liczniku będzie ten wykładnik, czyli tutaj znów niewidoczna 1 idzie nam tutaj do góry. Pierwiastek załatwiony. Teraz trzeba się rozprawić z ułamkiem. 0,25 to jest przecież 1 czwarta. Więc to wszystko możemy napisać jako 1 czwarta. Zamiast takiego ułamka dajemy ułamek zwykły. I to jest do potęgi 1 trzecia. Dalej, 1 czwarta to jest inaczej 4 do potęgi minus pierwszej. O, tak działają potęgi ujemne. No i dalej będzie do potęgi 1 trzecia. Tutaj te wykładniki możemy sobie wymnożyć. Minus 1 razy 1 trzecia to będzie minus 1 trzecia. No i byłoby fajnie, gdybyśmy mieli do potęgi liczby 4 to sprowadzić, ale my musimy jednak dojść do dwójki. Ale korzystając z naszej tabelki, wiemy, że 4 to jest 2 do potęgi drugiej. 2 do potęgi drugiej to zamiast czwórki tutaj mamy i do potęgi minus 1 trzecia. No i teraz już możemy wynik końcowy napisać to będzie 2 do potęgi i mnożymy dwójkę razy minus 1 trzecia, to z tego nam wychodzi minus 2 trzecie. No i już ostatnie dwa przykłady. Cały czas zamieniamy to wszystko na potęgę liczby 2. No to lecimy po kolei. Ósemkę możemy zamienić na 2 do potęgi trzeciej. Tutaj jest niewidoczne mnożenie, czyli mnożymy i tutaj się rozprawiamy z pierwiastkiem, czyli będziemy mieć 4 do potęgi ułamkowej, w liczniku będzie 1, bo to jest 1 stąd, a w mianowniku będzie stopień pierwiastka, czyli 3. 4 do potęgi 1 trzecia, 2 do potęgi trzeciej zostawiam, bo to mi pasuje, a tutaj sobie muszę jeszcze z tą czwórką poradzić. Ta czwórka to jest inaczej 2 do potęgi drugiej. Czyli w nawiasie mam 2 do potęgi 2, a za nawiasem mam jeszcze 1 trzecią. 2 do potęgi 3 teraz bez zmian, a tutaj mogę wymnożyć 2 razy 1 trzecią. 2 razy 1 trzecia to będzie 2 trzecie. Czyli będę mieć 2 do potęgi 2 trzecie. Zgodnie z prawami działania na potęgach, jeśli mamy te same podstawy, to ta podstawa nam tutaj zostaje, a te wykładniki muszę do siebie dodać. Czyli to będzie 3 całe i 2 trzecie. Taki jest wynik tego przykładu. Tu by jeszcze to można zapisać jako ułamek niewłaściwy. To będzie 2 do potęgi 11 trzecich. Jakby ktoś chciał mieć to w ułamku niewłaściwym. No i przykład ostatni. 16. Wiemy co z nią zrobić. 16 zamieniamy sobie na 2 do potęgi czwartej razy. Tutaj pierwiastek na razie zostawię. A tym razem sobie możemy zrobić też tak, że tą ósemkę zamienimy na 2 do potęgi trzeciej. 2 do trzeciej to jest to samo co 8. To się równa 2 do potęgi czwartej razy ten pierwiastek cały. On jest drugiego stopnia. Zatem taki pierwiastek możemy zamienić na 2 do potęgi ułamkowej. Stopień pierwiastka idzie do mianownika, a w liczniku jest ta potęga, czyli 3. Tutaj te dwie liczby znów musimy ze sobą dodać, tą czwórkę i trzy drugie, ale ja sobie najpierw jeszcze wyłączę z tego całości. To będzie jedna cała i jedna druga. No i teraz te wykładniki do siebie dodaję, wyjdzie mi 2 do potęgi 5 całych i 1 druga. No i gdyby ktoś chciał mieć to na ułamku niewłaściwym, to będzie to 11 drugich. No i to już wszystko w tym odcinku. Ja dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki na kanale.